Chcemy obliczyć całkę od minus 1 do 8 z funkcji 12 razy pierwiastek trzeciego stopnia z x. Więc może zaczniemy od tego, żeby tą dwunastkę, czynnik można wyłączyć przed znak całki, prawda? Więc napiszmy, że to jest 12 razy całka od minus 1 do 8. No i teraz pierwiastek trzeciego stopnia z x to jest to samo, co x do potęgi 1 trzecia. Czyli jest to całka z funkcji potęgowej. Czyli musimy sobie przypomnieć, jak wyglądają funkcje pierwotne do funkcji potęgowych. I może tu przypomnę, funkcja pierwotna do funkcji potęgowej x do p tej, czyli to jest całka nieoznaczona, czyli funkcja pierwotna to jest, zwiększamy wykładnik o 1 i dzielimy przez p plus 1. No i ponieważ to jest określone z dokładnością do stałej, to piszemy tutaj to c, prawda? To jest jakby odwrotne przeczytanie w drugą stronę reguły różniczkowania funkcji potęgowej. To jest oczywiście dla p różnego od minus 1, prawda? Dla p równego minus 1 ten wzór nie ma sensu i wtedy okazuje się, że funkcją pierwotną do funkcji 1 przez x jest funkcja logarytm naturalny. No dobrze, czyli to skoro już to sobie przypomnieliśmy, no to wiemy, że funkcja pierwotna do x do potęgi 1 trzecia to będzie co? X do potęgi 1 trzecia plus 1 podzielone przez 1 trzecia plus 1. No i musimy wziąć różnicę funkcji pierwotnej w górnej i w dolnej granicy całkowania. Czyli tak, no 1 trzecia plus 1 to jest 4 trzecie, więc może jeszcze to sobie troszeczkę uprościmy. To będzie 12, to będzie 1 przez 4 trzecie, czyli 3 czwarte, czyli 12 razy 3 czwarte. I tu mamy x do potęgi 4 trzecie w granicach od minus 1 do 8. No, 12 razy 3 czwarte to jest 9, czyli 9 razy. I co? 8 do potęgi 4 trzecie minus minus 1 do potęgi 4 trzecie. Teraz 8 do potęgi 4 trzecie, no to jest co? 8 do czwartej i pierwiastek trzeciego stopnia lub też pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do potęgi czwartej. I oczywiście ta druga forma jest łatwiejsza do obliczenia, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2, czyli to jest 2 do czwartej, czyli 16. Czyli to jest tak, 9 razy 16. No i minus 1 do potęgi 4 trzecie to jest co? Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 to jest minus 1, do czwartej to jest 1, czyli 16 minus 1. Zatem to jest 9 razy 15. I 9 razy 15 to jest 135. Zatem ta całka wynosi 135.